Witam. Może niektórzy powiedzą, że się chwalę, ale nie mam się czym chwalić. Pokażę, jakich narzędzi potrzeba, żeby tam robić jakąś tam amatorską blacharkę. Więc tak, szlifierka kątowa, Biax, różnie to nazywają. Tu jest akurat taka mała. Verto 500 W, ale dlaczego używam takiej małej, słabej? Elegancko leży w ręce. Jak trzeba ciąć jakieś tam kształty, coś takiego, jakieś tam łuki, elegancko jedną ręką w zakamarkach gdzieś tam się tym docina. Druga, większa Enhela, ta ma akurat 850 W. To używam przeważnie do szlifowania. Szlifowanie tam wstępne po spawaniu, bo później wszystkie spawy wykańczam cienką tarczką odcięcia, czołem, nie bokiem, bo wiadomo, ona się szybko zużywa, ale czołem. Wtedy te spawy są o wiele ładniejsze i o wiele lepszy efekt jest wykończenia, nie wjeżdża się po prostu tak głęboko w blachę, bo jest większe wyczucie szlifowania. Trzecia, tam akurat jadę szczotą, to jest z Lidla Parkside. Niby kurczę jakieś gówno z marketu spożywczego, ale ta szlifierka już ze mną jest najdłużej z tych wszystkich i jeszcze mnie nie zawiodła. Była jeszcze jedna, ale się skończyła. U mnie po prostu nie warto inwestować w oryginalne narzędzie, jakieś tam Bosche, coś tego, bo no, wszystko się wykończy w tym samym czasie. Miałem Boscha, miałem Black Deckera, miałem różne inne i to wszystko siadało. Jakoś najdłużej mi wytrzymują Enhela. Wiertarka, wiadomo, odwiercanie zgrzewów, spawów, wiercenie tam otwornicą otworów. Co jeszcze? Felcarka. Felcarka to jest coś takiego. Felcarko dziurkarka, dokładnie. Tu robi otwory, tutaj robi felc. Widać po szczękach. Pneumatyczne, szlifierka czpieniowa, prosta, tym frezuje spawy w zakamarkach, gdzie nie ma dojścia. Co jeszcze? Nożyce pneumatyczne, też do wycinania jakichś tam skomplikowanych kształtów. Wiadomo, tam grubej blachy nie utną, ale jedynkę, jeden, dwa spokojnie tną, dają radę. Tarcze, lamelki, włosy murzyna, jak to zwią, też tego używam, tylko tak jak już gdzieś tam wspominałem. Najpierw jadę szczotą stalową, żeby widzieć, czy gdzieś nie ma głębokich wżerów, nie ma wystających blaszek, korozji, czegoś takiego, bo te tarcze są dosyć drogie. A jak gdzieś się dostanie zadzior z blachy czy coś takiego, zaraz wszystko wyrywa, szarpie i tarcza już jest praktycznie mówiąc do wyrzucenia wtedy. No i tarczki do cięcia metalu to kupuję akurat takie po złoty, tam ileś one są bodajże. Ale te są dobre, nie rozsypują się, dosyć długo wytrzymują. Także tam polecam. Allegro, ewentualnie na miejscu sklep. Magma.pl. Otwornice bimetalowe, firma to jest Mastiff, ale to tak samo zakupione w Magmie, cały zestaw. Tanie nie były, drogie nie były, ale jakościowo dają radę. Jedynka blacha, 1-2, spokojnie tną. No i też blacharskie, cały zestaw. O, tutaj jest nawet magma.pl. Troszeczkę musiałem je poprawić, bo podklejał się klej tutaj, ale to przykleiłem z nowa, obrobiłem i pasuje. Młotki, kowadełka, takie tam rzeczy. No migomat, w tle tam widać Dual Mic
130L2. Na razie tylko taki. Chociaż ostatnimi czasy coś zaczyna go boleć, nie wiem co. Trzeba będzie pomyśleć nad zmianą prawdopodobnie. Też w ostatnim czasie doszło mi nowe urządzenie. Felcarko żłobiarka, to jest coś takiego. Robi tam różne sobie kształty, co się chce. Do tego sam zestawię różne kamienie. Chociaż i tak mało jest tych kamieni, muszę sobie podrabiać według własnego uznania. O różnych promieniach, o różnych kształtach. Rolka gumowa do tego też tutaj musi być. Do robienia rantów, nadkoli. Co jeszcze? Giętarka własnej roboty. Dlaczego własnej roboty? Dlatego, że oryginalne giętarki mają tutaj gnom gina blachę w ostry kant, a wiadomo, blachy w samochodzie nie mają nigdzie na ostro, tylko jest na półokrągło. Dlatego jest to zrobione z czegoś takiego. Ładnie gnie na półokrągło. No i nożyce do blachy. To też podstawa do robienia jakichkolwiek tam rzeczy blacharskich. Jedną ręką nie da rady wyciąć. No, także to by było raczej wszystko. No i sprężarka własnej roboty. Silnik trzycylindrowy, Kraft Dele pompa, a silnik nawet nie wiem jaki tam firmy. No i sprężarka, silnik, moc 4 HP, 230 V, pompa trzycylindrowa, zbiornik tam 70 par litrów na moje potrzeby. Na to, co tam maluje, czy tam konserwuje narzędzia pneumatyczne, wystarcza. Chociaż zbiornik zrobię sobie jeszcze dodatkowy. Jest to w innym pomieszczeniu, doprowadzone do warsztatu na peksie wszystko. Stoi w innym pomieszczeniu, żeby mi w środku tam nie robiło hałasu w garażu. I taka kabina do piaskowania, to jest z płyty wiórowej zrobiona na moje potrzeby, na to co tam piaskuję, w zupełności wystarcza. I jeszcze prasa hydrauliczna, też własnej konstrukcji, 10 ton na lewarku, na sprężynach, jakieś tam przetłoczenia, czy tam jakieś stworzenie, coś tam powypychać na wahaczach, tuleje. Także to by było na tyle narzędzi, jakie są tam potrzebne do amatorskiego blacharstwa. Dzięki, pozdrawiam.